Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się znowu w grze Cult of the Lamp. I tak, dziś wyjątkowo też właśnie widzimy się menu głównym, gdyż zanim wejdziemy do rozgrywki, chcę wam tylko ogłosić parę rzeczy. Dzisiejszy epizod będzie bardzo, ale to bardzo skomplikowany, gdyż pomiędzy tym a poprzednim tam mówiłem, że ogarnę parę rzeczy i skończyło się na tym, że przygarnąłem kilku nowych towarzyszy i mamy kryzys żywnościowo-mieszkaniowy, więc tak, wchodzimy szybko. I dzisiaj może nie będzie właśnie jakichś wielkich wypraw czy czegoś, ale zdecydowanie musimy szybko ogarnąć łóżka i żarcie, więc bez zbędnego gadania, przedłużania i tym podobnych, lecimy tutaj łowić ryby, bo z ryb na pewno możemy coś ugotować. Może coś jeszcze później jakoś, ale to na razie nawet nie teraz. Po prostu chcę, jak mówię, coś może złowić. Ewentualnie jakieś fajne ryby, wiecie, no, musimy po prostu przeżyć. I co tu mamy? Krab? Okej. Okay. Krab chyba był do jakiegoś zadanka. Przynajmniej tak mi się wydaje się, więc jej. Może będzie fajnie. Co jeszcze? Ryba towarzysz, fajne, tylko nadal nie jest to, co chciałem. Coś mi mówi, że dzisiaj za bardzo co nie uda się złowić dużej dawki ryb. Chociaż może i trawa. Żartujecie, prawda? Ja tu chcę tylko żywność dla moich wiernych dobyć, ale nie. Musimy dostać jakieś trawy i tym podobne. Krab. Dobra, dajmy jednego kraba. Uszczypnij mnie, czyż to krab? Dał mi taką walkę. Wydawało mi się, że... to dało mi taką walkę. Myślałem, że zahaczył wieloryba. Teraz to jest twoje. Okej, dobra. O, fajne. Jeszcze chwila. Próbujmy. Może zdobędziemy chociaż trochę ryb. Jeśli nie, no to... Chociaż może będziemy mogli się cieszyć tym, że tak, mamy fragment tego czegoś, co też tam było i... Trzy ryby, dobra, trzy ryby. Łowimy dalej. Tak, poza rybami w sumie największym problemem też będą teraz monety. Bez monet nie możemy zdobyć... no... łóżek. Ani niczego w sumie. Więc no, będziemy musieli się nieźle napracować, nastarać. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ale tak, póki co ciągniemy i co to? Oktopus, dobra, to od razu masz oktopusa. Nareszcie! Ośmiornica! Jak tylko wciągnąłem tu pośród fal, wiedziałem, że żaden śmiertelnik nie będzie tego potrzebował. To jest tamten, to jest coś takiego, dobra, mniejsza. Pogubiłem się i kolejny fragment tego samego. Okej. Ryby nadal są, więc... próbujemy. Jak mówię, mój cel dzisiaj to zapewnić im żywność, potem jeszcze ewentualnie monety. Czyki. Tuńczyki, dobra. Nie wiem, czy to są jakieś super ryby jakościowo, czy będzie to dosłownie po prostu ryba, czy co i jak, ale no, cieszę się. I tak. I oj, tuńczyki. Okej. Okay. Widać, że tam jeden z naszych tych co ostatnio się pochorował, już nie jest chory. I teraz szybko wracamy do kultu. Jak widać, nadal są trochę głodni i nadal nie wszyscy mają miejsce, w którym mogą... jak to się nazywa? Mieszkać. Ze smutkiem stwierdzam, ale tak, postaramy się ogarnąć jak najlepiej możemy. I czy z tuńczyków coś można zrobić? Niestety nie. A więc nadal jesteśmy na... w sumie trzech. Tak, trzech takich, jednym takim. Okej, okay, ale jeśli jest taka sytuacja, to... szybko po prostu załatwię, co trzeba. Co nie trzeba też. Ja ci mówiąc, weźmiemy materiały. Tak, chociaż higiena nie jest najlepsza. Nie mam domów, to... a nie ma innego wyjścia, jak szybko... A właśnie, że to też mi się odblokowało. Jak szybko lecieć po prostu na wyprawę. Bo trochę finansów. Bo jak widać, ryby nie są po naszej stronie, delikatnie to mówiąc. Więc tak... 12 potrzeba, żeby tam wyjść.
Zastanawiam się, które krainy możemy teraz otworzyć i... O! Jakiś ktoś. Rakshasa. Ejo! Masz wiele... Wiem do wykarmienia. Pewnie potrzebujesz jakichś nasion. Co kultu jest zawsze dobrym partnerem biznesowym. Tak wielu głodnych, wiernych... z burczącymi brzuszkami. A ja po prostu się tu rozłożę. Jeśli potrzebujesz roślin, wiesz gdzie jestem. Nie przeszkadza ci to, czy nie? Okej, czy można u niego kupować po prostu nasiona. Mniejsza. To teraz otworzymy oba przejścia. I dzisiaj właśnie... Może nie będę robił jakiegoś wielcie całego przejścia, przebiegu wielkiego, ale otworzymy przynajmniej nowe krainy i pomyślę, gdzie teraz pójść. Pomógł niby znowu do Darkwooda i wydaje mi się to jak najbardziej sensowne, ale chciałbym spróbować jakiegoś nowego czegoś, więc... No... Będę musiał zdecydować teraz tak definitywnie, gdzie co i jak. I tak, tam widać, że to będzie jakby bardziej morskie i tym podobne. Tutaj natomiast będzie takie jesienne, więc idziemy tutaj, znajdziemy na grzyby. Oczywiście postaram się jak najbardziej to ogarnąć, jak najszybciej, żeby nie robić też wielkich problemów. I co to jest za informacja? Chodzisz na tereny biskupa Hekta, czym Hekt? Ci, którzy nie... A tak, tak, zostaną zniszczeni ci, którzy nie towarzyszą... wierzę. I teraz tak, tu mieliśmy jakąś zdolność, której nawet nie przeczytałem, a tutaj rękawice. Okej. Okej, dobra, takie szpony, fajne nawet. Podoba mi się. Nie jest to może idealne dla mnie, ale tak, podoba mi się. To jest grzybki na ziemi, czy dostajemy jakieś grzybki, nie? A to jak działa? A, okej, takie machnięcie mieczykiem. Dobra. Na całe szczęście można na tym sobie odnawiać, więc odnowimy od razu do maksa. Okej, im dłużej trzymam, tym dalszy ma ten zasięg. O proszę, te kukły można rozwalić jednak, dla drewna. Nawet nie wiedziałem, że to jest realne. Dobra, tą broń jeszcze zanim opanuję, pewnie trochę czasu minie. Jest tak szybko ostatnie kawałeczki i idziemy walczyć. Okej, są dużo wytrzymalsi niż było to tam u Leszego. To już jest pewne. Okej, o, podoba mi się. Podoba mi się, jak będzie dużo wrogów, to idealne jest to. I już otrzymam obrażenia w dziwny sposób, głupi. Ale tak, będzie to zdecydowanie dobre. I tak, myślałem, że te nowe ziemie będą lepsze. Będzie tutaj dużo żywności czy coś, no. Te grzyby okazują się być jednym wielkim kłamstwem. Okej, tak. Widać, że jest zdecydowanie trudniej i są tu jeszcze jakieś skorupki, których nie potrzebuję za bardzo. Potrzebuję tylko i wyłącznie żywności, więc tak. Wszystkie takie jakieś dodatkowe rzeczy nie dziękuję. Aż dobra, pieniądze jeszcze mogą być. Nie nakarmię nimi, co prawda, towarzyszy, ale chociaż pomogą mi trochę ogarnić to i... Okej, widać, że to też są pułapki fajne. Przemyślane. I tak, tak. Tak, tak. I siek. Dobra, tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Nawet nie ma co się śpieszyć. Okej, i muszę widać, że są za ślimaków po prostu. Pół serduszka, miło. Trochę kości. Szkoda, że z tych kości nie mogę gotować jakichś zup. Byłoby naprawdę łatwiej. A i przy okazji, jeśli to biegnie dalej, to jeszcze szybko zawróćmy. Bo nie ma co zostawiać. Jeszcze. No, okaże się, że tu klątwy jak jest. Dokładnie. O, i teraz tak. Klątwy to albo. Klątwy mniej. Zawsze będę miał dzięki temu plus jedno użycie. A odkrywanie mapy nie wydaje się być aż takie potrzebne. Tak. Jestem świadom, że mogę gotować im strawę, tylko to będzie mi dużo wiary odbierać. Ale no, jeśli się nie uda inaczej, to zawsze będę gotował z tej trawy. Okej, i to jest ten Hekt. I znowu nie jestem pewien jednego słowa, ale tak. Patetyczna, podła... kukiełko czerwonej korony. Zwodziłeś najmłodszych z nas, coś takiego. Chyba coś tego typu tam było, nie jestem pewien. Jesteśmy biskupami starej wiary. Bronimy przed heretykami takimi jak wy. Jesteśmy strażnikami prawdziwego świata. I nie będziemy tolerować takiego bluźnierstwa. Twoich grzechów jest wiele.
Aha. I za to twoi followersi, czyli wierni towarzysze, podążacze, muszą cierpieć. Powinni głodować. Gdzie jestem, przywódco? Aha. Okej. Okay. To jest naprawdę podłe. Z jego strony, ale dobra. Dam radę. Musimy. Dobra. Jest ich dużo, to możemy szybko mieczykiem uderzyć. Okej, okay, widać, że trzeba być i tak ostrożnym bardzo. Przeciwko tym trupkom. Bo bardzo łatwo wpaść w ich ataki. Okej, monety. Mało, nadal za mało. Cieszyć. Wiemy. Szybsze poruszanie się i tak. No zobaczę. Nie wiem, co to jest, jeśli chodzi o domek tego typu, ale... Czyli dobra, domki to oznaczają po prostu handlarzy. A, mogę za darmo wybrać? Wezmę nasiona dyni. Może dynie będą lepszym źródłem pożywienia niż to, co miałem do tej pory, więc tak. Ale przy okazji fajnie, że za darmo. Najmniejsza. Kradniemy trochę devotion. Chociaż tego nie potrzebuję ani trochę. Tak. Dożamy oczywiście. Próbujemy się pozbyć wszystkich. I dobra. Mamy pieniądze. Okej, 15 monet. Nadal nie jest dużo, ale może damy radę chociaż podstawową zapewnić to, co jest najważniejsze. Tak, spróbuję przejść oczywiście całość. Ale jeśli się nie uda, to trudno. Możemy w każdej chwili się wycofać. Jeśli będę miał mało hapeków czy coś. Ale póki co mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie podobają mi się szpony. Nie jest to zła broń pod żadnym względem, ale nie mój styl. Jak ogólnie koncept super, tak mówię, nie walczy mi się tym najlepiej już. Nauczyłem się lepiej korzystać z co niektórych innych broni. A teraz szybko, tak. No i najgorsze jest to, że nadal też nie mam wyczucia, kiedy powinienem klikać kolejny raz, a kiedy nie. Proszę. Jakoś to ogarnę wcześniej czy później. Piękne uderzenie, pozbyliśmy się jednej dużej żaby. Tak. Szybciej. Oczywiście. Nie wierzę. Zlamiłem. Tracę teraz 10 monet. Niedobrze. O, śmierć ma bardzo konsekwencji, tak. Dobra. No powtarza to, co mówił. Nieważne, ile razy zginiesz. Stracę trochę wiary niestety we mnie przez to. O nie. Niedobrze. Nie jest dobrze. Mam bardzo spore problemy z wiarą. A więc tak, szybko idziemy najpierw tutaj na mszę. Potem zrobimy rytuał, bo na szczęście mamy materiał na niego. Jak to skończymy... Tylko pogotuję niestety strawy, porozdajemy te inspiracje i zobaczymy, co dalej. To jest tak, z tych opcji chyba wezmę na kolejne pół serduszka. A nie, już to mamy, dobra. To teraz wampiryczna broń. Tak, zdecydowanie jest to istotniejsze niż nowe klątwy. Dobra. Dosyć dużo dostaliśmy. Trochę ulepszyliśmy sytuację, to teraz rytuały. Nie. To. Tak, zdecydowanie to. Wydaje się być najspokojniejsze, najbezpieczniejsze z tych dostępnych na ten moment. Chociaż nadal bardzo niepokojące. Dobra. Wiara podratowana. To teraz szybko musimy gotować. Im więcej dobrego, tym lepiej. Teraz 4, mamy 11. Niestety, nie jest to najłatwiejsza decyzja z mojej strony, ale trzeba. Musimy ich ratować.
Ja też widzę jagódki już. Okej, to szybko tylko zasadzimy, tym razem dynię nawet. I rozmawiamy z nim. Łaskawy przywódco, proszę nie oceniaj mnie, ale... Zawsze chciałem zjeść posiłek zrobiony z kupy. Czy pomożesz mi z moim mrocznym pragnieniem? Mocno jest coś takie... Ale niestety, trzeba to trzeba. Tak, naprawdę nie wiem co o tym powiedzieć. Teraz będziemy rozdawać też błogosławieństwa czy tam inspiracje, ale zanim to... Nadal nie jest to idealnie, niestety. Mam tylko dwa łóżka, potrzebujemy czterech. Ale tak, jakoś damy radę. W sumie nie zwróciłem uwagi, czy potrzeba pieniędzy na kolejne stacje farmerskie. Ale tak, zobaczymy i teraz... Paul of Poop. Ojeju. Zdecydowanie nie chcę tego robić na dłuższą metę, ale jedną trzeba, bo prosił o to. Aż mi go szkoda. I tak, niestety wszystko wymaga tu pieniędzy, więc... Zanim coś, to będziemy po prostu zdawać błogosławieństwa. I no... Żeby ten minus 20 wiary za to, że dostał co chciał, nie było aż takie problematyczne, to... Pobłogosławimy, że zainspirujemy każdego, kogo się da. I tak, jeśli chodzi jeszcze o inne rzeczy, to zdecydowanie będę musiał pójść po prostu do Darkwood, żeby, no, odzyskać to, co jest takie, można powiedzieć, najprostsze. Z tym wszystkim... O, i zachorował. Wow, zrobiłeś to? Naprawdę jesteś bez wad. Jestem bardzo wdzięczny, wielki liderze. Niestety się pochorował. Powiem mu od razu, żeby odpoczął, bo ja jestem tym dobrym. I idzie odpoczywać. Okej. Przy okazji jeszcze coś tutaj musimy wymyślić. I tak, odblokujemy też nowy poziom, który pozwoli nam robić lepsze materiały. Nie wiem, do czego to będzie potrzebne, ale no, wezmę to od razu. Bo kto wie, może będzie tu jakieś coś, co jeszcze bardziej nas poratuje. Outhouse. Healing Bay, Janitor Station. Którekolwiek by to nie było, zdecydowanie może nas poratować. Już nadal nie starczy nam łóżek i tym podobnych rzeczy, co jest naprawdę niepokojące. Ale niestety z tym nie jestem w stanie zrobić. Jedyne co... szybko tutaj pozbieram, posadzę dynię. Ale to poza wizją i zaraz wrócimy na kolejną wyprawę, albo kolejne ryby, czy cokolwiek. Z nadzieją na to, że może jeszcze uratujemy sytuację, bo naprawdę nie jest łatwo. A właśnie, jeszcze pająki połapię. Tak, to też dobry pomysł. A, dobra, mamy poranek. Jak widzicie, o poranku trochę rzeczy wyrosło, to od razu posadzimy nowe. I zobaczmy, co chce nasz tutaj kolega. Wielki liderze. Dosyć spania na zewnątrz, na ziemi. Są wszędzie robaki, bolą mnie plecy. Czy załatwisz mi gdzieś do spania? Oczywiście. Bardzo bym chciał, jednak na razie finanse nam na to nie pozwalają. Więc no, będziemy musieli to spróbować zdobyć jak najprędzej. I tak, jak widzę, nie głodują jeszcze, więc tak szybko tylko tutaj odnowimy co się da. Pozbieramy co się da. O cholera, niedobrze. Bardzo niesanitarne warunki mamy. Więc zanim dokończę zbieranie, musimy poszukać wszystkich kup i tym podobnych, żeby się nie pochorowali wszyscy. I no. Powiem szczerze, raczej nie będę na razie się bawił w te wszystkie jakieś rzeczy pokroju, powiedzmy, robienia ryb i tym podobne. Co tu nie? Spróbowaliśmy, nie wyszło najlepiej. Więc tak, po prostu... Będę szczery, na razie to odpuścimy, pobiegniemy znowu do tych lasów. Może gdzieś jeszcze indziej, ciężko mi stwierdzić na razie, no, ale ogólnie tak, pobiegniemy gdzieś szybko na wyprawę, ogarniemy. Jedyne co ewentualnie jeszcze zrobię zanim wyruszymy, to stwierdziłem, że w sumie są dwie rzeczy, które musimy poruszyć wcześniej czy później. I tak, nie chodzi o doktryny, tylko chcę to po prostu odznaczyć. Mamy takie rzeczy.
A właśnie, powiedzmy, msza. Żeby ewentualnie sobie coś tam poulepszyć jeszcze. Oraz... w sumie Doksiny też. Możemy nowym ogłosić. Więc czemu by nie? Możemy to zrobić, w sumie niech się cieszą. Niektórzy widzę, że chyba awansowali. I tak, jako że mamy różne doktryny, różne sprawy, weźmy może to. Może to nas uratuje, jeśli chodzi o żywność. Okej. Okay. O! Okej, okay, mamy opcję, która nas ratuje. Możemy albo wziąć feast, czyli taką ucztę, która daje wiarę i cieszy i to wszystkich naje, albo tutaj rytuał, który powoduje, że przez 3 dni nic nie jedzą, a nie są głodni. I tak, wybrałbym to. Ale jako, że idziemy za motywem takim bycia tym miłym, przyjaznym i tym podobnym, to powiedzmy, że wezmę to, bo daje to wiarę, a wiara jest cenna. Zobaczymy, jakie będą wymogi tego, rzecz jasna. Może nie będą aż wszystkie złe, a może będą takie, żeby to się załamywał. Ale no, i tak warto zobaczyć. 5 kości? Po prostu 75 kości! Okej. Okay. A, to ogłosimy. Okej, okay, nie, to jest super. Oczywiście tam to byłoby mocniejsze, ale chcę być tutaj tym miłym, przyjemnym, więc tak. Po prostu robimy to w ten sposób i nie mam już żadnych problemów. Jej. Prawda, jeśli chodzi o kości, będziemy musieli je zbierać mocno i oszczędzać, co gdzie nie gdzie, ale tak. Damy radę, jestem tego pewien. A, i przy okazji daj nam swoje oddanie, jeśli jesteś teraz jeszcze lepszy. Prosił nas o śpiwora, więc śpiwora też dostanie. Tylko będziemy mieć możliwość, ale najpierw powracamy tu. Tutaj chyba można było kupić sobie u tego pająka sobie to tamtą towarzysza, ale to już przepadło. I... czy to jest to, o czym myślę? Tak, linia macek, i tak, tak, tak. I topor trójka. Który jest wampiryczny, więc to po prostu toporek. No, jak widać, mam wyczucie toporka już lepsze. Ma szansę nas leczyć. Dobra. Więc lecimy. I pierwsze co? Trawa. Drugie co? Kości. Nie ma, że nie. Potrzebujemy tego wszystkiego. Dla naszych... wyznawców. Dla naszych wyznawców. Dokładnie. Oj, wybaczcie to cięcie. Domownicy niestety mają swoje sprawy. Ale tak, ja przy okazji nie zwróciłem uwagi kiedy, ale dało się zobaczyć, że byliśmy ranni, nie jesteśmy, więc... A, nawet są takie fajne wtedy serduszka. Toporek rzeczywiście działa. Więc tak, to jest dobry znak. Z takim wampirycznym toporkiem może bardziej pożyjemy. I... jak widać, na toporku już też umiem robić kombosy, więc no, jest okej. I tak, idealnie w linii, więc macki, i jeszcze raz macki, niech ich macki pochłoną po prostu, czy coś. A jak widzicie, toporek też znacznie więcej im bije, więc tak, toporki są dużo lepsze niż to, co tam było, i znowu dostałem obrażenie. No niestety. Całe szczęście, jak już mówiłem, mamy tutaj ten wampiryczny topór, który będzie nas leczył. I teraz szans na krytyka, albo 50% mniej, no 50% mniej. Yeah. Po prostu nie ma niczego lepszego, niż móc spamować mackami, ile się chce. 6 razy. Nie jest tak idealnie, ale no, no to fajnie. I 20 złotych samolotków. Zadowalające, ale nie może tak nie w pełni, bo jednak ja preferuję teraz rzeczy, które pomogą moim ludziom, a nie bogactwo i złoto. Przy czym, żeby nie było, nie mam nic do bogactwa i złota samego w sobie, bo też się pewnie przyda wcześniej czy później do jakichś super rzeczy, ale no. O nie, no i dostałem kolejny raz głupie obrażenia. Toporek jak nazwać teraz nie chce leczyć. Jak miło, z kamyka dostałem niebieskie serduszko, więc idziemy. Tak, tak, tak. Macki?
Macki? Czemu by nie? No, naprawdę? Sposób? No cóż. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. I po prostu lecimy. Lecimy. Mogłbym nim nowego wziąć towarzysza albo życie, ale nie. Musimy. Żywność. Okay, 5 dyni, jeśli je rozwalam, a jeśli zbieram ręcznie, 8. Okej, okay, lepiej zbierać ręcznie w takim wypadku. Chyba, że to jest losowe, bo tak też może być. Ale zobaczymy, jeśli to też będzie 8, to... Nie, to jest 3. A nie, dobra, na zbieranie... Nie, dobra, ja już nie ogarniam. Może na zbieranie jest 3, na rozwalnie 5? Może, nie wiem. Ciężko mi teraz naprawdę stwierdzić. Ale no, jakby było, nie było. Najważniejsze jest to, że jesteśmy znowu na ostatniej prostej, więc... musimy być ostrożni, żeby nie paść głupio, tak jak to zrobiłem ostatnio. Jeśli głupio nie padniemy, to ten, no. Może nawet doniesiemy wszystko z bonusem, ten chociaż 20% za... No, za to, że nie stracimy życia na bossie. To byłoby też zadowalające, patrząc jak potrzebujemy wszystkiego. Prawda, nadal... nie wiem, czy wtedy nie zaspokoją nasze potrzeby żywnościowe same w sobie. Ale nawet jeśli nie, to chociaż pomogą. I tak. Cześć kultysta, pokultysta. Cześć trupek, patrupek. Dobra. Okej. Na szczęście mnie nie trafił. Już się bałem, że stracę tutaj ostatnie moje pół niebieskiego serduszka. Na całe szczęście tak się nie stało, więc jej. Tak, teraz szybko trochę trawy, bo jak wiadomo, trawa jest... No nie ukrywajmy, najlepszym zapychaczem żołądka dla naszych towarzyszy. I chyba będę ich nazwał towarzyszami już częściej, bo... Wiem, że follower ciężko po prostu wytłumaczyć tak jednoznacznie, bo to na milion różnych sposobów, ale niech będzie towarzysza. Więc no, ja będę swoich tutaj nazwał towarzyszami. Wiem, że tak trochę... powiedzmy, może się kojarzyć z takim pewnym sposobem nazewnictwa, z takiego pewnego ustroju, który u nas w kraju panował wcześniej, ale no. Żeby nie było nie, to nie to miałem na celu, po prostu tak wyszło i... Salo? Udaj! Wystąp, bestio! Z tej wirującej mgły chaosu, która nas otacza. Pozwólbym cię dostrzec w pełni. Nosisz ciężar niezliczonych... centurystycznych chyba wieki. Na takich niewielkich ramionach. Jednak... Co to jest? Wydaje mi się, że twoja postura jest... szokująca, coś tego typu. Nie ma broni bez rąk do jej dzierżenia, by... pokonać wrogów i obronić honor, by zerwać łańcuchy. Pozwól, by twoja korona przyjęła postać jednych z tych wyrobów żelaza, stworzonych w wiecznym płomieniu. Dzierż je... Dobrze, obiecany wyzwolicielu. I co my tu mamy? Sztylecik, który jest dużo szybszy, a na mniej bije. Tutaj trochę szybszy i mniej. Szczerze nie wiem, czy chciałbym to zmieniać. No co, to mogę zobaczyć sztylecika. Szybciutko. Okej, okay, bardzo szybkie, więc... Dobre będzie do generowania ferworu. Okej, okay, to bije swoją drogą 2-8. Lecik bije 1-4, czyli połowa tego. Powiem szczerze, że zaryzykujemy ze szklucikiem. Wiem, że nie powinienem, ale tak zaryzykujemy. No już dało się trafić. Ale tak, tym szklucikiem też fajnie się właśnie dziabie. Tylko muszę być spokojniejszy i ostrożniejszy, jeśli chodzi o to, jak działam. Bo daje się dużo trafić przez to, że po prostu wierzę w to, że taki malutki szklecik będzie, jak to się nazywa, przerywał ich ataki wiecznie. Wiadomo, że tak nie będzie, to tylko moja głupota potrafi tak stworzyć i... Okej, okay, pocisk albo miecz. Oj, miecz. Będzie lepszym wyborem od masków. Więc idziemy i mamy tu bossa. Którym jest? Lucion. Jakoś tak. Żaba. Okej, okay. Żaba, która będzie
generować dodatkowe żaby i pociski. Okej. Okej, dobra. Nie wydaje się być trudne. Oczywiście dałem się trafić w głupi sposób, żeby nie dostać bonusa 20% chociaż. Ale pomijając to, że dałem się trafić w taki głupi sposób, to tak, no... Widzicie, na czym będzie tu polegać starcie. Gra mi dziwnie klatkuje. I tak, ja wiem, że będę dawał się głupio trafiać. Naprawdę, ja to wiem. I już niejednokrotnie mówiłem, że to jest część bycia mną i grania na hardzie. Że ja po prostu tutaj trochę panikuję. W Eldenie też często pewnie to widzicie, jeśli oglądacie też Elden Ringa w moim wykonaniu. O, i teraz muszę być bardzo ostrożny. Nie mogę pozwolić sobie na panikę. Ona może mi sprowadzić tylko śmierć. Dobra, 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 dobra. Nie wierzę. Jestem lamą po prostu. Stałem lamę. No niestety. Aż było tak blisko. Może gdybym wziął topór normalnie, to by takich problemów nie było. No cóż. A cóż. Jednak nie przejmujmy się tym wszystkim. Nasz główny cel i tak został osiągnięty. Mamy... przykład dla ostatniego z naszych towarzyszy. I... dobra. Co my tu mamy przy okazji z takich ważniejszych rzeczy? Misjonariusz dwójka, a to też nie, to też nie. A tutaj co jest? Drift Laser Silo, nie? Harvest Totem. Fajne. Ale to nie tego szukam na razie. Moja inspiracja musi mieć jakieś rzeczy, które będą dla mnie najważniejsze. A co to działa? Okej. Nie do końca rozumiem, co chodzi, ale tak. Weźmy może na razie tańsze rytuały. Zdecydowanie będzie to dobry pomysł, patrząc na problemy. I tak, następny, co będę brał, to chyba Outhouse. Więc no, następny Divine Inspiration, wiadomo co będzie. A póki co tak, udało się załatwić jedną rzecz i... tutaj widzę, że nie jest wszystko podlane, ale tym się nie przejmujmy, z czasem będzie. Tak, a jak u nas z jedzeniem? No, na razie nie ma problemu, więc nie będę tutaj pchał tego wszystkiego. I tak, tego nie będziemy nigdy robić. Jeśli chodzi o jagódki, to okej. Okay. Jeśli chodzi o... dynie, to widzę, że też nie są niczym super, ale no. Nie będę ukrywał. Nadal wydaje mi się to być dobre. Coś od nas chce? A! Wiedziałem, że możesz to zrobić. Jesteś prawdziwym boskim, czym... prawdziwa boskość ciebie emanuje. Coś tego typu. Dobra. No tak, na zakończenie wszystkiego... mogę kolejny to? Nie, nie mogę jeszcze przez chwilkę. No tak, zrobimy jeszcze myszę. I wiem, że niewiele mi się udało osiągnąć, ale spokojnie, z czasem się to załatwi. I teraz tak, nekromantyczne bronie. Okej, ciekawe, ale nie. Tym razem wreszcie weźmiemy nowe trzy klątwy. I będziemy mogli się bawić. Więc tak. No i cóż. To by było na tyle. Standardowo. No i cóż, tak, w kolejnym odcinku postaram się już tak nie ramić. Można być spokojniejszy. A, i przy okazji mogę już to robić. Dobra, to ogłosimy jeszcze to. Więc no, postaram się tak nie ramić i być spokojniejszym trochę w bitwie. A póki co tak. Powiedzmy, że... weźmiemy drugie z kategorii... Food of the Predator. Food of the Prey? Of the Predator, Food of the Prey. Cannibal Trade. Okej, wszyscy będą cieszyć się, kiedy będą jeść posiłek zrobiony z mięsa to innych towarzyszy. Nie. Tak. Albo nie będzie kary za jedzenie trawy. Tak. Oczywiście to. Tak. Jesteśmy uratowani. Okej. No, to idealne podsumowanie odcinka. Teraz nie musimy się nawet bać o jakieś super rzeczy, po ostateczności można jeść posiłki z trawy. Żeby nie było, oczywiście to wam obiecuję z góry, będę starał się zapewnić żywność lepszą niż trawa, no bo jednak... jeśli chodzi o trawę, to...
Nie jestem pewien, czy będzie tutaj to, powiedzmy, że szansa na chorobę. Nadal czy nie, ale... Wracając, no po prostu chcę im dawać to szczęście z tego wszystkiego, więc jeśli będę mógł takie rzeczy daj mi na tym robić, to oczywiście, że będę im to robił. Albo gdzieś tu jeszcze było o to takie. Nie, to nie to. O to. No to też zdecydowanie będę chciał im to robić, ale jak się nie uda, to się nie uda. A póki co, jak już mówiłem, to tyle, więc no dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało to wszystko i no, w kolejnym epizodzie zobaczymy co dalej i jak dalej. A póki co, gratuluję króliku. Zostałeś ulepszony. I powiedzmy, że ty dostaniesz ode mnie jeszcze zachętę, bo czemu nie? Świetnie sobie radzicie. No i trzymajcie się. Hej, hej.